65 lat. Ten jubileusz zobowiązuje i choć na pikniku w Szymocicach jak co roku nie mogło zabraknąć zakładowej orkiestry Dęte i mnóstwa scenicznych atrakcji, zajęć dla dzieci i zabawy tanecznej, to jest coś, dzięki czemu tegorocznego festynu z okazji Dnia Energetyka nie będzie można pomylić z żadnym poprzednim ani kolejnym. Rafako postawiło sobie tego dnia za cel ustanowić nowy rekord Guinnessa w liczbie osób jednocześnie uczestniczących w zawodach Nordic Walking. Aby tego dokonać, trzeba było przynajmniej 1027 osób. Na inicjatywę Rafako poprzez zgłoszenie swojego udziału drogą elektroniczną odpowiedziały dokładnie 1653 osoby. Ile spośród nich stawiło się na miejscu imprezy? Ilu uczestników wzięło udział w biciu rekordu? Tego nie było wiadomo do samego końca. Rafako znany jest z tego, że popularyzuje sport wśród swoich pracowników. Tym razem, aby osiągnąć cel, potrzeba było nie tylko pospolitego ruszenia wśród rafakowców, ale i mieszkańców Raciborza i regionu. Zawsze bawimy się w dosyć dużym gronie, a w tym roku myślę, że jeszcze jest więcej właśnie ze względu na to bicie rekordu. Ludzie się dołączają spoza Rafako, jest to bardzo takie fajne, że możemy bawić się wszyscy razem. Czy pan już to wie, jest pan o tym przekonany, że ten rekord będzie? Nie jestem przekonany, bo słyszałem już, że nie wszyscy jeszcze się zgłosili po numerki, ale mam taką nadzieję. Jak przeczytali Państwo, że jest ten rekord, to od razu wiedzieliście, no to trzeba przyłożyć do tego rękę? Tak, zawsze interesują nas takie imprezy sportowe. A tym amatorsko. Chcemy pobić rekord Guinnessa. A czy liczy się właśnie to, że potem będzie ten imienny certyfikat, jeśli się uda? O nie, udział, o tym nie udział, myślę. Tylko udział nas interesuje. Bardzo fajna inicjatywa, żeby trochę rozpropagować tą formę sportu. Więc. Jakoś się skrzyknęliście, żeby było was więcej? No to się rozeszło właśnie po znajomym. Jaką grupą ostatecznie? Około 10 osób. Czy z kijkami chodzą państwo gdzieś tam w weekendy, w wolnych chwilach? Czasami ja chodzę. Mąż był w towarzystwie, tak, bez kijków. A te 3 kilometry robią na pani wrażenie, czy podchodzi do tego pani z takim dystansem spokojnie? Dystansem spokojnie. Biuro zapisów już na 4 godziny przed startem było oblegane przez dziesiątki zawodników. Z wydawaniem koszulek, plastronów i kijków uwijało się kilkunastu wolontariuszy. Wydajemy numery dla wszystkich uczestników imprezy. Ile tych numerów poszło? Ma pani jakieś takie rozeznanie? Nie mam rozeznania. Ponad 1600 jest na pewno numerów, ja odpowiadam tylko akurat do 500. Także mnie już bardzo mało zostało. Taka impreza wymaga profesjonalnej obsługi, ale i tu mimo sporego doświadczenia nerwy były. Faktycznie mobilizacja była pełna i wcześniej przed, jeżeli chodzi o samą organizację, która jest, musi być wykonana przed wydarzeniem i w dniu dzisiejszym po to, żeby pobić ten rekord, który Szwedzi ustanowili w 2006 roku. W biciu rekordu Guinnessa macie już doświadczenie. Tak, mieliśmy taką przyjemność już tutaj raz na Śląsku pobić rekord Guinnessa w nurkowaniu, czyli w ilości świadków, którzy byli przy ślubie podwodnym. Dzisiaj do pobicia 1026. Taką liczbę trzeba pobić. Jesteśmy na 15 minut przed zamknięciem biura zawodów. Ile osób mamy? Zgłoszonych było wszystkich ponad 1600, ale wiadomo, że zgłoszenia, a później osoby, które przychodzą, to co innego. Dzisiaj odebrało już na tą chwilę ponad 1200 osób. Miejmy nadzieję, że wszystkie osoby, które odebrały numer startowy, wystartują, wtedy rekord będzie pobity. Nie można było dopuścić, aby na trasę wyruszyli nierozgrzani zawodnicy. Wspólnemu treningowi ze sceny przewodził Paweł Mitura-Zielonka, instruktor polskiej oraz Międzynarodowej Federacji Nordic Walking. Do początku zawodów pozostało zaledwie kilka minut. Na starcie z numerem 1 na koszulce autor tego szalonego pomysłu i główny organizator Piotr Karaś, w pracy dyrektor biura marketingu, prywatnie miłośnik sportu.
Ukoronowanie wielotygodniowej pracy, czy jeszcze dłuższej? Ile trwały te przygotowania do tej wielkiej chwili? No, od pomysłu do dnia dzisiejszego to już kilka miesięcy. Od kwietnia myślę o tym rekordzie. Stoimy na starcie za kilka minut. Ta cała masa ludzi ruszy. Czy wierzył pan od początku, że to się uda, że to się może udać? Ja wierzyłem od początku bardzo. Były momenty zwątpienia, bo ludzie różnie mówili. Ale ja wierzyłem, że się uda. Jeszcze raz zapytam, skąd ten pomysł? Pomysł wziął się prozaicznie przez przypadek. W Polsce ktoś próbował pobić ten rekord w kwietniu właśnie, w Świnoujściu, nie udało się. Od razu zaświtała myśl, że u nas to się może udać. Czy pan teraz wie, ile osób odebrało swoje pakiety startowe? Niecałe 1600 osób. Można powiedzieć 100% sukces. Tak, przyszli wszyscy, którzy się zapisali. Tuż przed linią startową w gotowości bojowej stoi także prezes Fundacji PBG Małgorzata Wiśniewska. Czy pani miała jakąkolwiek wątpliwość, czy tutaj trzeba dzisiaj być? Nie miałam żadnej wątpliwości, tym bardziej, że od 7 lat uprawiam Nordic Walking. Cieszy panią taka frekwencja jak dziś? Bardzo, jestem pod wrażeniem, ale nie wątpiłam też ani chwili, że się nam to nie uda. Czyli pani zdaniem ten tytuł, rekord Guinnessa macie w kieszeni? Mamy w kieszeni, jestem przekonana. A na trasę wychodzicie spokojnie, tempem takim? O nie, są emocje. Oczywiście, że spokojnie. Myślę, że każdy tu swoim tempem i swoim rytmem będzie się przemieszczał po tej pięknej trasie. Fakt, że to Rafako jest inicjatorem tego, żeby pobić ten rekord Guinnessa, to jest taki kolejny powód do dumy. Oczywiście. Kolejny rekord każdego dnia bity, tak? To jest bardzo ważne, ale wspólnie to jest wielkie przedsięwzięcie. I chciałam tu podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby to zorganizować, żeby się udało, żeby wszystkim, jakby to powiedzieć, niczego po drodze nie zabrakło. Ramię w ramię z panią prezes na start oczekuje radna Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Lewandowska. Ja jestem emocjonalnie związana z Rafako i nie ukrywam, że to, że tu jestem, to jest dla Rafako. Wierzyła pani, że uda się tą liczbę osób zebrać? Wierzyłam. Rafako jest marką samą w sobie. Każda inicjatywa, którą podejmuje, jest na najwyższym poziomie. Pan Piotr Karaś, który to wymyślił i dopiął, znam go osobiście, wiedziałam, że musi się udać. Wśród zawodników także sportowcy wyczynowi, między innymi Ewa Bugdoł, 5-krotna mistrzyni Polski w triatlonie na dystansie długim. Pierwsza na starcie i pierwsza na mecie prawdopodobnie, ale to nie jest dzisiaj najważniejsze w twoim przypadku. Najważniejsze jest tutaj pobicie rekordu Guinnessa i świetna zabawa z wszystkimi uczestnikami. Rafako, wspieracie na co dzień w tej sportowej karierze. Dzisiaj jest taka okazja, żeby się trochę odwdzięczyć, no mówiąc wprost. Oczywiście, ja jestem jak najbardziej za takimi imprezami, że jestem w kraju i jak najbardziej chcę się udzielać i być w takich imprezach, uczestniczyć właśnie. 1600 osób, które czują ten duch sportu, postanowiło tu być razem. Robi to na tobie wrażenie, ta liczba? Jest to ogromna liczba. Nie spodziewałam się tak naprawdę, że tyle osób wystartuje i jestem pod dużym wrażeniem i cieszę się, że będzie tutaj bity historyczny rekord Guinnessa. Właśnie masz na swoim koncie wiele tytułów mistrzowskich. Czy ten tytuł, też twój imienny, osobisty wkład w bicie rekordu, będzie, jak go zaklasyfikujesz wśród swoich sukcesów? Jeden z większych osiągnięć, bo jeszcze nigdy w życiu nie uczestniczyłam w takiej imprezie i jest to historyczne wydarzenie. Jeszcze tylko kilka sekund i ta chwila przejdzie do historii. 3,5-kilometrową trasę wiodącą przez Rudzkie Lasy punktualnie o 15.30 wyruszyło dokładnie 1565 zawodników.
to o 539 osób więcej niż wynosi rekord ustanowiony w 2006 roku w Szwecji. Ten fenomenalny wynik musi zostać jeszcze zweryfikowany przez Biuro Księgi Rekordów Guinnessa w Londynie, ale Rafako i wszyscy zawodnicy już świętują. Jakie to jest uczucie pobić rekord Guinnessa? Wspaniałe. Chociaż bardziej opadło ze mnie napięcie niż wzrosło poczucie pobicia rekordu Guinnessa, ponieważ no, sporo trzeba było w pracy włożyć, żeby to się udało. Udało się. Udało się. Cieszę się bardzo. No, trasa bardzo fajna, bardzo przyjemna, łatwa, trasa przez las, także miło było się przespacerować w takim fajnym gronie. Bo wydawałoby się, że tyle osób na raz to może rodzić jakieś komplikacje, problemy gdzieś tam na trasie, może jakieś korki, prześciganie się, jak było? Nie było takich sytuacji jakichś niebezpiecznych? Nie było wyścigów, każdy szedł mniej więcej w swoim tempie, można było sobie porozmawiać. Także bardzo, bardzo przyjemna trasa i bardzo fajna atmosfera na trasie także. A dla Pani osobiście to, że jest, ma Pani swój wkład w to, że ten rekord udało się pobić, to jest jakieś szczególne uczucie? No, ja się bardzo cieszę, że taką formą, pobiciem rekordu Guinnessa, bo wierzymy, że ten rekord pobiliśmy, możemy uczcić nasz jubileusz 65-lecia firmy i to jest bardzo fajne. Jest to takie wyjątkowe wydarzenie, no, sama nazwa rekord Guinnessa mówi za siebie. Myślę, że to jest w ogóle ciekawe przeżycie dla większości z nas wszystkich. Ja nie ukrywam, pierwszy raz w życiu miałem Nordic kijki ze sobą, ale daliśmy radę i myślę, że to jest fajna impreza. Udało się według wszelkich danych ten rekord pobić, więc tym bardziej to jest godne uwiecznienia i tym lepiej, że to jest okazja z 65-lecia naszej firmy. Te rocznice, mam wrażenie, każdy z Was będzie długo pamiętał i nie będzie można ją pomylić z żadną inną. Otóż to i taki był właśnie cel, żebyśmy dokładnie to zapamiętali, bo te festyny się tak mniej więcej nie zawsze od siebie różnią, ale ten będzie wyjątkowy. Bardzo fajna zabawa. Bardziej chodziło o rekord Guinnessa, że się przy okazji przeszło. Myślę, że przy tej okazji wiele osób przekona się w ogóle do kijku, bo to jest fantastyczny sport uzupełniający do wszystkiego. A pana trzeba było przekonywać, czy pan już jest przekonany? Chodzę czasami, chodzę. Jak nie ma pogody na rower czy na inne, to chodzę na kijka. Czy to ten fakt, że pan również włożył swój wkład w to, żeby pobić ten rekord Guinnessa, jakoś szczególnie cieszy? Oczywiście. No, poza tym o Rafako się będzie mówiło. Czy to było dla pana jakieś wyzwanie sportowe? Zdecydowanie. To pierwsze moje kijki w życiu. Także chyba wolę biegać niż chodzić na kijkach. Także nawet się trochę zmęczyłem. Bardzo fajna inicjatywa. Jakie właśnie wrażenia z trasy? No, wspaniała trasa, bo to w lesie. Biegam zwykle po ulicach, a tutaj przepięknie, czyste powietrze. Wspaniała inicjatywa. Naprawdę warto, myślę, tutaj przyjeżdżać do Szymocic i chodzić po lesie. Takie zwyczajne uczucie. Robi pan to na co dzień? Ma się tylko satysfakcję, że się pobiło coś, nie? Choć ja wolę jakość, a nie ilość. Ale jakieś zmęczenie się pojawiło u pana? A takie niewielkie. Raczej to było takie spacerowe. A trasę jak pan ocenia? Przyjemna, sympatyczna, nieuciążliwa, właściwie dla wszystkich. Od takich bardzo młodych do takich w moim wieku i starszych. Z rekordu i wspaniałej frekwencji cieszy się m.in. wójt gminy Nędza Anna Iskała, oficjalny partner imprezy. To jest fantastyczna sprawa, bo to jest ogromna promocja i dla gminy. Jestem pełna podziwu dla osób, które wpadły na to i poza tym, które to zorganizowały, bo to jest też bardzo ważna, przede wszystkim trudna sprawa, bo wymaga jednak sporo wysiłku. A to, że my mogliśmy pomóc, mogliśmy się w to włączyć, to jest czysta przyjemność. Za tak wielki wysiłek, ale przede wszystkim mobilizację także zawodnikom należą się słowa uznania i podziękowania, czego muzycznym wyrazem był koncert zespołu Pectus, którego hity od lat utrzymują się na pierwszych miejscach polskich list przebojów. Pectus nie był jedyną gwiazdą wieczoru. Po koncercie na scenie pojawili się fenomenalni artyści, kabareciarze z grupy Para Nienormalni. Te atrakcje adresowane były do wszystkich, którzy czują więź z jubilatką obchodzącą w tym roku 65. urodziny firmą Rafako S.A. 65 lat to już jest piękny wiek, 65 lat pięknej tradycji.
I ja wszystkim powtarzam, nie przechodzimy na emeryturę, zaczynamy nowy wiek, zaczynamy nowy rok, nowych wyzwań. Dzisiaj piękna okazja, żeby wszystkim podziękować za te 65 lat pracy, za ten ciężki rok, ciężki wyzwań, no i mamy rekord Guinnessa pobity, także oprócz ciężkiej pracy umysłowej, która jednak zaowocowała konkretnymi wynikami, dzisiaj wynik pracy fizycznej, ciężkiego wysiłku, ale też przyjemnego. Zgadzamy się z tym, 65 lat to jest piękny wiek na wypoczynek, ale Rafako nie myśli odpoczywać, nie chcemy odchodzić na emeryturę w wieku 67 lat, dlatego też postanowiliśmy rozpocząć właśnie pobiciem rekordu i patrzeć w bardziej świetlaną przyszłość Rafako. Razem z Rafako w sobotę świętowało kilka tysięcy osób. Przez cały dzień zbierano pieniądze potrzebne na leczenie dwuletniej Hani, córki pracowników Rafako. A informacje o pobitym rekordzie Guinnessa rozniosły się daleko w świat, nie tylko dzięki mediom, ale i zapaleńcom, takim jak Hubert Marcinek z Raciborskiego Klubu Krótkofalowców. Z różnymi krajami, oprócz Polski, z Europą bliską, czyli Włochy, Niemcy, Austria, Holandia, ale i ciekawsze rodzynki się zdarzają, Azory, Syberia czy Izrael. I chociaż co zrozumiałe, to wokół bicia rekordu Guinnessa koncentrowała się uwaga wszystkich zgromadzonych w sobotnie popołudnie na terenie ośrodka Aquabrax. Organizatorzy pikniku rodzinnego nie zrezygnowali z atrakcji towarzyszących co roku temu wielkiemu świętu. Była i orkiestra Dęta Rafako. I bogaty program animacji i zabaw dla najmłodszych. Na głodnych i spragnionych czekał bogaty bufet. A dla tych, którzy wciąż nosili w sobie niespożyte ilości energii, do późnego wieczora trwała zabawa taneczna.